moi drodzy, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z haulem ubraniowym. Mam tutaj przed sobą wielką paczkę z H&M, ale tak naprawdę nie ma tutaj wcale aż tak dużo rzeczy. No kilka sweterków, one po prostu są duże same w sobie. Szukałam, słuchajcie, sweterków. Takich, żeby miały może troszeczkę fajniejszy skład, aczkolwiek nie wszystkie takie będą. Mamy też buty, mamy szaliczek, także zapraszam do oglądania, pokażę Wam, co tutaj mam. Pierwsza rzecz, która po prostu mówi tutaj do mnie, to jest ten ultra miękki szaliczek. Nie wyjmowałam większości z tych rzeczy z worków, tak żebyśmy zobaczyli tak naprawdę takie, wiecie, pierwsze odczucia, co o tym myślę od samego początku. To jest nieziemsko miękkie, naprawdę. Tutaj widzę, że jest jeden rozmiar. To kosztowało 12,99, czyli pewnie coś około 50-60 zł. Słuchajcie, to jest przepiękny, bardzo długi szalik. On jest naprawdę tak mięciutki. Ja tutaj nie sądzę, żeby to był jakiś cudowny skład, no 100% poliester. To ciepła nie da, natomiast będzie na pewno super takim dodatkiem, który po prostu fajnie podkręci każdą stylizację, do tego ładny płaszczyk. Naprawdę to jest tak mięciutkie i przyjemne. Ekstra, to tego nawet nie mam co mierzyć, także tak Wam pokażę. Super piękny kolor, teraz przydałyby mi się takie buty właśnie, żeby na przykład założyć sobie czarny płaszcz, jakąś brązową torebkę, których mam sporo i do tego właśnie taki szaliczek i brązowe buty. To jest dobra myśl, słuchajcie. Zobaczcie, jaki on jest przepiękny, a naprawdę musicie go sprawdzić w sklepie, musicie go dotknąć. One jeszcze z tego, co pamiętam, były w różnych innych kolorach, ale właśnie ja się uparłam, że chcę taki ciepły, intensywny brąz. I on jest super, jest tak milutki, jest tak przyjemny, absolutnie nie gryzie. On nie ma jakiegoś cudownego składu, tak, bo to jest chyba poliester, ale on po prostu wzbogaci każdy płaszcz i tak fajnie podkręci tą stylizację, naprawdę super. Na pewno coś tam trochę on pogrzeje, ale jako dodatek jest naprawdę ekstra. I tam były właśnie jeszcze różne kolory, pamiętam, że widziałam kiedyś w sklepie różowy, w ogóle to dużo teraz tych sieciówek ma takie podobne, wiem, że w Berszce też był, tylko że właśnie nie było takiego odcienia. Ja kupiłam ten i naprawdę on jest piękny, jest długi, także można go na różne sposoby, myślę, że można go też po prostu rozłożyć i tak na ramiona zarzucić. Naprawdę pierwsza rzecz, jest super, jest tak milutki, jeszcze Wam tak pokażę, no normalnie kocyczek, jako po prostu urozmaicenie. Piękny dodatkowy element, taki bogaty kolor ciepłego brązu, także naprawdę jest ekstra pięknie wygląda, zobaczcie, jaki on jest długi, można się nim otulić i wygląda super, bardzo ciekawie. Przechodząc do butów właśnie, mam tutaj jedną parę krótkich kozaczków, które bardzo mi się spodobały na stronie. Jakiś czas temu byłam w sklepie i wtedy oglądałam troszkę inną parę. Powiem Wam, że na takim wyższym obcasie one były tak brzydko. Ojej, tutaj się coś odgniotło, ale to nie jest wada butów, jakby wiecie, tylko raczej w transporcie. Czy to się... tutaj takie zagniecenie się zrobiło. Czy to się wypchnie? No nie wiem. Ja mam tutaj rozmiar 37 i te w sklepie właśnie buty były bardzo brzydko wykonane. I właśnie ciekawiło mnie, szukałam tych, ale ich nie było, dlatego zamówiłam. I powiem szczerze, że one są wykonane ok i naprawdę wyglądają fajnie. One kosztowały coś około 150 zł. Także jak za takie pieniądze, to myślę, że są super. I właśnie chciałam buty na niskim obcasie, ale jednak żeby były na obcasie i z takim wąskim czubkiem. W ogóle szukałam czegoś z takim kształtem. I naprawdę mi się podoba, ja mam w większości buty takie zamszowe, a właśnie w tym roku mam ochotę na coś takiego. I tak, żeby można było, wiecie, tak zwane cichobiegi, żeby można było założyć na szybko, do każdej stylizacji będą pasowały i żeby były wygodne, tak żeby po prostu można było w nich pochodzić. Także zobaczymy, jak one wyglądają na nodze. Te buty to jest naprawdę, ja się zaskoczyłam, naprawdę, nie myślałam, że aż tak mi się spodobają te buty w rzeczywistości. To jak są wykonane, to jak w ogóle wyglądają, ich kształt, ten nosek moim zdaniem jest po prostu idealny. Zobaczcie,
fajne, ładnie, nie wiem, nie sądzę, żeby one były wypastowane, ale ładnie, ładnie się błyszczą. Bardzo wygodne, natomiast jeżeli one są takie wąskie, takie są dopasowane, ja mam akurat rozmiar 37 i ja zawsze noszę 37, ale jeżeli jesteście między rozmiarami, to powiedziałabym, żebyście wzięli może ten większy, bo jednak w ciągu dnia ta noga może troszeczkę spuchnąć, tak żeby były takie wygodniejsze, a one są po prostu dopasowane. Widzicie, no są tutaj wąskie, prawda? O tak. Są wąskie i tutaj w ogóle ja mam bardzo szczupłą łydkę, także one są też takie, powiedziałabym, że prawie dopasowane do mnie, nie za bardzo będą mi tutaj latały, także jeżeli też macie właśnie ten problem, znaczy problem to nie problem, tylko po prostu jeżeli tak macie, no to daję znać, że one fajnie wyglądają. Zobaczcie, super, fajna długość, są troszeczkę wyższe, mam też takie bodki krótkie, to na przykład nie mogę ich nosić do spodni eleganckich, no bo to nie wygląda dobrze, jak wystaje troszkę nogi pomiędzy butem a spodniami, a te już właśnie wejdą pod spodnie, także będą akurat. I naprawdę, i kształt mi się bardzo podoba, i to jak są wykonane, super, i wydają się naprawdę wygodne. I ten obcas, że jest taki ścięty, wydaje mi się, że w wielu sklepach teraz są takie właśnie ścięte obcasy, także naprawdę wyglądają bardzo, bardzo ładnie i zostają, podrywałam już metki, także nie oddaję ich. Dalej, już tutaj mamy same sweterki, słuchajcie. Teraz już od jakiegoś czasu na stronie H&M, tam w aplikacji, akurat korzystam z aplikacji, są też inne marki, jakby możecie znaleźć ubrania z firmy And Other Stories, albo Arket, albo jakieś Monki, czy coś takiego, co jakaś taka podobna nazwa, coś na M. No i właśnie, słuchajcie, zamówiłam z firmy, z Arket po prostu, taki kardigan rozpinany. Tak naprawdę nic tutaj nie ma jakiegoś ekscytującego, jest bardzo prosty, ale pod spód wystarczy założyć białą koszulkę z długim czy z krótkim rękawem i chciałam właśnie, żeby to miało troszeczkę lepszy skład. Zaraz zobaczymy, co on tutaj ma. 75% kaszmir i 25% wełna. Także super, właśnie tak myślałam, żeby on był prosty, żeby po prostu można było zarzucić. Zobaczymy, jak to wygląda. To jest rozmiar XS i on taki jest całkiem obszerny, taki właśnie, jaki powinien być, nie za krótki. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda na mnie. Jak zakładałam ten kardigan, to naprawdę go rozpięłam i założyłam na siebie, to zrobiłam taki czuć, naprawdę, czuć, że on jest taki milutki, czuć, że to jest kaszmir, jest taki milutki, na pewno będzie ciepły, pięknie jest wykonany, naprawdę pięknie, idealnie. No jednak te ubrania z firmy Arket, fajnie, że są też na tej stronie, także naprawdę one są świetnej jakości. Piękny skład, będzie cieplutki i można go, właśnie dzięki temu, można go nosić tak naprawdę bez niczego pod spodem. Też będzie fajnie wyglądał, zaraz Wam pokażę tak z ciekawości, jak to wygląda. No super, przez to, że jest tak dobrze wykonany i ma taką głęboką czerń, to moim zdaniem tutaj już nic więcej nie trzeba, naprawdę. On, no widać, że to jest fajny jakościowo produkt, naprawdę, jestem zachwycona. I ten kardigan absolutnie ze mną zostaje. Piękny, dobra długość, można sobie włożyć do środka, ale tak też wygląda ekstra. Także naprawdę super, pięknie tutaj wykończony, fajny. O, widzicie? Nie wiem, czy to widać, ale tutaj jest taka jakby taki oddzielny pasek. Cztery guziczki. No, jestem zakochana, naprawdę. Coś tak prostego, ale dzięki temu, że ma właśnie taki fajny skład, to jest naprawdę bardzo ważne, także super. I to jest rozmiar, słuchajcie, XS, ale on ma idealny kształt według mnie. Jest taki luźniejszy, może nie nazwałabym go, że on jest jakiś oversize'owy, ale jest taki luźniejszy. Także jeżeli się zastanawiacie nad rozmiarem, to bierzcie swój, taki, który nosicie, a nie jakoś tam troszeczkę większy, bo tutaj można spokojnie pod spód włożyć nawet coś grubszego. Ale myślę, że właśnie dzięki temu, że to jest kaszmir i wełna, to nawet nie będzie trzeba. Zaraz Wam pokażę jeszcze właśnie bez niczego pod spodem. I zobaczcie, pod spodem tylko tak odrobinkę wystaje mi body. Naprawdę można nawet coś takiego koronkowego właśnie założyć, żeby wręcz to było troszeczkę widać. Ale to jest naprawdę genialna jakość, jestem zachwycona. Ten kolor jest tak głęboki i nasycony, że nawet zobaczcie przy spodniach widać, że to jest taka głębsza czerń. No coś ma takiego w sobie, że ja przepadłam, mimo tego, że jest prosty,
ale on jest idealny. Naprawdę, jest super. Nie gryzie, absolutnie nie gryzie, nie drapie. Naprawdę myślę, że to jest taki sweterek na lata. Także super, właśnie o to mi chodziło. No mam tutaj, słuchajcie, jeszcze jeden sweterek z firmy Arket. O, jaki on jest piękny. On mi się tak spodobał na stronie. Ciężki taki, ale jak widzicie, jest troszeczkę prześwitujący. No, coś tutaj, co on tutaj ma? On ma jakąś taką dodatek niby czarny, niby taki jakby z włóczki, ale tutaj ma dodatek innej nici. O, jakby takie kulki się z tego robią, ciekawe. Nie wiem, czy to zobaczycie. No jest taki prześwitujący, bo te oczka ma spore, ale to są dwa rodzaje tej nici. Słuchajcie, co to jest? To jest rozmiar XS i on ma w składzie, już Wam mówię, co Ty masz w składzie? 100% wełna, słuchajcie. Używając, można prać w pralce, używając programu do prania wełny. Tkanina wierzchnia, 100% wełna. Ale co mnie w nim najbardziej zauroczyło, to jest jego piękny tył. Ja mam w tym roku bzika na punkcie takich właśnie rzeczy, gdzie dzieje się coś ciekawego, albo jest jakiś otwarty tył, albo jakieś, wiecie, niższe, albo jakieś przecięcie i takie rzeczy mi się podobają. I zobaczcie, on ma tutaj taki właśnie obniżony tył, także plecki pięknie będą wyeksponowane i z tyłu jest jeszcze kokarda, piękna satynowa kokarda. W sumie jak jest napisane, że 100% wełna, to chyba nie za bardzo 100% wełna, nie? Ale no myślę, że będzie wyglądał pięknie, naprawdę taki ciężki, konkretny, fajnie wygląda. O, jaki rękaw! No zobaczmy, bo naprawdę mnie zaciekawił, super. Zobaczcie, jak on wygląda. To jest taki konkretny sweterek. Powiem Wam, że naprawdę tak czuję, że mam coś na sobie i że czuję, że coś jest z nim innego. Przez to właśnie, że on ma te plecy otwarte. Słuchajcie, no bardzo mi się to podoba, naprawdę. Ta kokarda, można ją sobie, wiecie, jakoś ładnie zawiązać i fajny dodatek, coś takiego romantycznego. A gdyby na przykład był taki różowy, mam chyba jakąś fazę jeszcze na różowy w tym roku, to myślę, że byłby idealny, ale ten też jest fajny, tak jakby inaczej go czuję, bo czuję to, że on jest tutaj wiązany i że on tutaj w tym miejscu z tyłu tak jakby mnie ciągnął, może nie to, że to jest coś niekomfortowego, ale czuję, że tam z tyłu jest coś inaczej, że to nie jest taki pełny sweterek. Także tak tylko daje znać, że jego czuć, że on ma otwarte plecy, ale być może też przez to, że on jest taki ciężki po prostu. Jest taki konkretny. I tak staram się przyjrzeć, ale słuchajcie, tutaj nie ma, on nie prześwituje, tak jak na człowieku już jest założony. Wydawało mi się, że będzie... Nie, no nie prześwituje generalnie, ale wydaje się, że naprawdę będzie cieplutki, bo tak mam go chwilę na sobie i naprawdę czuję, że jest mi bardzo ciepło. Piękne rękawy, piękne, bo niby dzwoneczek, ale tutaj jakoś tak na końcu troszeczkę jakby się ta sama końcóweczka, tak jakby się troszeczkę schodziła. I podoba mi się to. O, teraz widać, nie? Widzicie, o co mi chodzi? Fajny, naprawdę, ładnie wygląda, bardzo spokojny. Jednak romantyczny przez to, że ma tą kokardę z tyłu i że ma te otwarte plecy. Także naprawdę fajny. Następna rzecz. Przepiękne kolory. Mam tutaj dwa stety, bo właśnie byłam ciekawa, jak one będą wyglądały i czym się będą różniły. To jest brązowy sweter, szukam rozmiaru, rozmiar XS. Golf. Gruby. A, on nie jest wywijany, zobaczcie, to jest taka jakby stujeczka. Chciałam właśnie sweter w takim ciepłym odcieniu brązu, może troszeczkę z delikatną szarością. On jest fajny, widzicie, bo ma tutaj takie różne mieszanki nici. Coś tutaj jest chyba, o tutaj akurat jest jakiś plastik. I troszeczkę jaśniejsze, troszeczkę ciemniejsze, także nie jest taki monotonny. Naprawdę ładny, ciężki, taki konkretny. Też myślę, że on tutaj miał dobry skład. 65% wełna i 35% poliamid. Także może nie będzie się tak mechacił i kulkował. Zobaczymy. To chyba z tej strony powinnam go o tak trzymać, bo tutaj jest chyba przód, tak mi się wydaje. Taki troszeczkę oversize'owy, nie za długi, ładnie wykończony, fajny tutaj i tutaj ten golfik i na dole też taki sam ściągacz na tą samą szerokość i na rękawach, rękawy ma szerokie. Także super, naprawdę taki fajny, cieplutki, gruby, konkretny i w pięknym odcieniu. No w tym roku naprawdę podobają mi się takie właśnie odcienie i szukam takich sweterków. Powiem Wam tak,
Jeżeli chodzi o ten sweterek, to jest on ładnie wykonany, podoba mi się, tylko że skraca mi szyję, albo nawet kompletnie ją ukrywa. O, już tak nawet lepiej. Jest troszeczkę luźniejszy, jest krótki, ale jest ok, ma takie luźniejsze rękawy. No ten jego kolor jest naprawdę piękny, zobaczcie. Na pewno będzie cieplutki, bo jest takim konkretnym sweterkiem. Kolor cudo, ale chyba jeżeli ktoś właśnie szuka takiego golfu, ja generalnie szukałam, ale nie wiem czy mi się to podoba, ale nie wiem czy ja się temu podobam, bo nie lubię tego efektu, że tak kompletnie mnie skraca, tak, że chowa mi całkowicie szyję. Musiałabym jakoś tak, ale to nie jest, sama nie wiem, no może to, nie, bo to nie jest taki golf do wywijania, tak, on ma być taki, także jeżeli ktoś lubi tak się ukrywać w ten sposób, to to będzie fajny sweterek. O, tak, wygląda super. Ale generalnie tak, w całości to mam wrażenie, że mnie skraca i będzie mnie to denerwowało. Ale sweterek jest super, także myślę, że muszę dalej szukać czegoś w takim kolorze. Bardzo ładny, bardzo ciekawy, ładnie wykonany, konkretny i naprawdę generalnie jestem na tak. Generalnie mi się podoba, tylko że jeżeli macie krótką szyję, to być może jednak jest to zbyt takie przytłaczające. I idąc tym tropem dalej, w podobnym kolorze, ale już widzę, że tamten jest fajniejszy, bo jest taki konkretniejszy. Też ma taki... Fajnie, bo to nie jest... Na pewno można go też sobie w ten sposób wywinąć, ale to jest taki golfik, zaraz Wam pokażę, który właśnie nosimy, o tak, w ten sposób, żeby on był taki troszeczkę ściągnięty. On może wtedy skracać szyję, bo tak naprawdę ją ukrywa, ale no zobaczymy, jak to wygląda. Ten jest cieńszy, lżejszy, to też jest chyba rozmiar XS, tak? Troszeczkę, tamten kolor mi się chyba bardziej podobał, ten już jest jakby taki, wiecie, płaski, nie? Po prostu jest cały brązowy, nie ma żadnych jakichś dodatków, ale no zobaczmy. No i zobaczcie, tutaj w sumie zmieniam zdanie, bo jak Wam pokazywałam przed chwilą, to bardziej mi się podobał ten poprzedni. Rzeczywiście kolorystycznie tamten być może bardziej jakoś odpowiada temu, czego szukałam. Ale jeżeli chodzi już o cały krój i jak ja w tym wyglądam, to ten mi się podoba bardziej. Jest troszeczkę lżejszy. Tutaj w składzie mamy wełnę i 10% kaszmiru, także na pewno będzie cieplutki. Jest przyjemny, nie jest taki bardzo mięciutki. Być może przez to właśnie, że ten dodatek kaszmiru jest mały, ale jest ok. Kolor naprawdę tak na mnie mi się podoba. Jest ciepły, ale ładny. Zobaczcie, jaki ma fajny krój, dopasowane rękawy, jest lżejszy niż ten poprzedni, fajnie też wykończony, że tutaj się tak jakby troszeczkę schodzi. No i oczywiście najważniejszy, ten golf, zobaczcie, właśnie to jest taki golf, którego się nie wywija, tylko zostawia się w ten sposób, ale on mnie nie przytłacza i tak już mam wrażenie, że nie skraca mnie, tak? Bo jednak gdzieś tam można go sobie, o, można go sobie różnie powywijać, można się w niego schować, ale można go właśnie tak wziąć troszeczkę niżej i to mi się podoba, być może przez to, że jest szerszy troszeczkę, jest taki luźniejszy niż ten poprzedni, także naprawdę super, słuchaj. To jest rozmiar XS, tak wygląda, jest myślę, że odpowiedniej długości, także ekstra, tutaj rękawy też się ładnie schodzą, są takie dopasowane, cały w prążek, więc tutaj jest spokojny, ale to mi się bardzo podoba, no taki kolor ziemniaczany, taki ciepły brązik, naprawdę fajnie ociepla, także super, tego chyba właśnie szukałam, także ty kolego zostajesz na 100%. No tak, tutaj to mi się bardzo podoba, jestem wręcz zaskoczona właśnie, że to mi jakby nie skraca tej szyi aż tak bardzo jak ten poprzedni, także super. Teraz słuchajcie, czas takich właśnie szukania, czas wyprzedaży, czas szukania jakichś pomysłów na prezenty albo outfitów na święta, czegoś takiego, wiecie, z pazurem czerwonego, cekinowego, z jakimiś dodatkami. Także proszę bardzo, znalazłam jeden sweterek, który na pewno nie ma, no właśnie, 70% poliester z recyklingu, na pewno nie jest z dobrego składu, ale on tak wygląda ładnie i tak właśnie świątecznie. I tutaj ma z tyłu, słuchajcie, taki, o, widać to? Taki głęboki jakby dekolt. Jest taki bardzo wycięty, więc po prostu pokażemy troszkę pleców, a ostatnio mi się to bardzo podoba. Szersze rękawy.
może tak troszeczkę powiększać, ale no taki właśnie typowo świąteczno-sylwestrowy, tak mi się skojarzył z tym klimatem, z tym czasem, także zobaczmy. Śmieję się, bo słuchajcie, no coś mi tutaj nie wypaliło, coś nie poszło zgodnie z planem. Pamiętam, że wiele lat temu miałam taki kardigan, taki bez żadnych guzików, dłuższy, właśnie z takiego samego materiału, też taka jakby metaliczna nitka, czarny, też z H&M i pamiętam, że go uwielbiałam i dlatego skusił mnie ten, ale słuchajcie, jego jest za dużo, ja wyglądam jak taki miś trochę w nim. Jego jest za dużo, on ma tutaj jakby rękaw odcina się o tak niżej i ja czuję, że tutaj jest nadmiar tego materiału, o nawet widać, nie, że w tym miejscu po prostu, o jest taki, o właśnie, tutaj jest szew i tego jest za dużo, to ma, to nawet, to jest generalnie przyjemne jak mam to na sobie, bo to nie drapie, nie gryzie absolutnie, ale czuć taką sztuczność, nie, no to miało wyglądać, to nie miało grzać, to miało po prostu wyglądać, ale myślałam, że tego będzie troszeczkę jakby mniej, bo tutaj mam taki efekt jakby troszkę misia, nie wiem, no być może tak czuję, ale słuchajcie, no ten efekt z otwartymi, o! Ten efekt z otwartymi plecami, to mi się podoba. Także ten klimat jest ok. Jak najbardziej ten taki nastrój, wiecie, świąteczny jest. No ale chyba jakby sam materiał sam w sobie jest po prostu za gruby. Jakby tego jest za dużo. Chociaż powiem wam, że tak jak patrzę tutaj, to wcale chyba nie wygląda to źle. Krótki jest. I on się będzie na pewno tak podwijał, bo już czuję, jak tutaj się ustawiałam, że on podchodzi do góry. No śmieszny, tak? Gdybym znalazła właśnie taki właśnie, też z tego nawet materiału, ale taki kardigan, to on byłby super. Żeby był dłuższy, zapinany albo nie, narzucić go na wierzch i wtedy byłoby właśnie to, czego szukałam, żeby był ten taki właśnie fajny, świąteczno-sylwestrowy klimat, taki wiecie, fajerwerki w ubraniu, ale tutaj to temu podziękujemy niestety. To już wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Oczywiście jak zwykle wszystkie linki znajdziecie w opisie pod tym filmem. Teraz taki czas, wiecie, gdzie wszyscy nas kuszą wyprzedażami, Black Friday, jakieś promocje cenowe, także mam nadzieję, że te rzeczy również tam trafiły na takie promocje. Jeżeli coś wam się podobało, to możecie sobie to oczywiście kupić i skorzystać z tych linków. A jeżeli szukaliście na przykład jakiejś inspiracji, bo zbliża się też czas prezentowy, gdzie, wiecie, święta, szukamy jakichś, czy dla siebie prezentów, czy dla kogoś jakichś pomysłów, w ogóle zrobiło się zimno, spadł pierwszy śnieg w Polsce, także też szukamy może jakichś nowych sweterków, także mam nadzieję, że coś tutaj dla siebie znaleźliście, pamiętajcie, że wszystkie linki znajdziecie w opisie, a ja wam już dzisiaj dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, moje filmy będą wam się wyświetlały w powiadomieniach, a już niedługo zaczynamy Vlogmas, także będzie więcej filmów, na które oczywiście serdecznie zapraszam. A dzisiaj już dziękuję. Widzimy się niedługo. Pa, pa!